najdłuższej odległości dnia, a to była odległość Petera Preuza z 43 metrów. Tak, to chodzi o rozmiar skoczni 142, więc tym bardziej to kryterium zostało spełnione. No i drugi skok jest taki, jaki chcielibyśmy oglądać, to znaczy i długi, i wylądowany pewnie. Wiadomo, że w dzisiejszym konkursie Kamil no, o czołowe lokaty bić się nie będzie, no ale zawsze to przyjemnie, kiedy pięciu Polaków będzie punktowało na Ruka Tunturi. Mam nadzieję, że będzie punktowało, no bo Kamil był ze znaczną stratą punktową w stosunku do zawodników wyprzedzających. 136 metrów w drugim skoku, 2,7, czyli wiało tym razem pod nartem.